Cześć, Sylwek z tej strony, z Lara Croft Poland. Witam Was w kolejnym odcinku, w kolejnym podcaście. Tematem jest dom. Topos domu to jeden z najważniejszych w sztuce. Motyw ten znajdujemy w utworach wszystkich epok literackich. No nic dziwnego, ponieważ dom to filar, na którym opiera się nasze społeczeństwo. To symbol bezpieczeństwa, trwałości, schronienia. To azyl. Dom w grach występuje zdecydowanie rzadziej. Mamy z nim jednak do czynienia w Tomb Raiderach. Pojawił się praktycznie w każdej części. Dom o nazwie Croft Manor. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z osobą, która dokonała skrupulatnej analizy posiadłości Lary Croft. W serwisie internetowym World of Tomb Raider pojawił się bowiem artykuł zatytułowany Mimo pożaru nadal istnieje. Historia Croft Manor. Przed nami autor tego tekstu, Krystian Chorwacik. Cześć, Krystianie. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy nas słuchacie. Zgadza się. Bardzo Ci dziękuję za znalezienie czasu na taką rozmowę, ponieważ ja nie ukrywam, że zależało mi na tym. Temat jest dla mnie tak fenomenalny, że chciałbym o nim z Tobą właśnie porozmawiać. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym Cię prosić o kilka słów, jakbyś mógł się przedstawić, powiedzieć, kim jesteś i co robi ten tekst w serwisie World of Tomb Raider. Zaczęło się tak naprawdę wiele lat temu. Ja myślę, że to mogło być spokojnie 14-15 lat temu od zarejestrowania się na forum, ówczesnym forum World of Tomb Raider, laracroft.pl. Tam tak naprawdę poznałem tych wszystkich ludzi, do których później gdzieś wracałem, gdzieś się te drogi krzyżowały na drodze związanej z Larą Croft, aż w końcu skrzyżowała się moja droga z Bartkiem, redaktorem naczelnym. Kiedy ekipa była rozszerzona, dołączyłem do ekipy, na początku jako wsparcie w nowo powstałej grupie, tak naprawdę w miejsce tego forum, a potem także obejmując Instagrama, no i ostatnio debiutując w roli autora tekstów, zarówno pomagając w pisaniu newsów, jak i ten wspomniany przez ciebie dłuższy tekst o Croft Manor, który tak naprawdę jest, mogę powiedzieć, moim takim spełnieniem marzeń, ponieważ od lat zakładałem, że mogę coś takiego zrobić i bardzo chciałem to zrobić. Trochę nie starczyło na to czasu. Aż wreszcie nadszedł rok jubileuszowy, rok 25-lecia i stwierdziłem, że to jest, nie no, to już jest ten moment, kiedy tak trzeba to zrobić. I tak naprawdę to były około dwa miesiące skrupulatnej pracy, zbierania materiałów, wymiany informacji z innymi ludźmi. Głównie tutaj mam na myśli Roberta również z ekipy. I tak powstał tekst, który ostatnio został opublikowany, który możecie czytać w serwisie laracroft.pl. Jasne. I tutaj od razu przełamujemy pewną barierę, ponieważ możecie to obejrzeć, ten nasz podcast na YouTubie Lara Croft Poland. Ja jestem z grupy Lara Croft Poland. Krystian z grupy World of Tomb Raider laracroft.pl. Nie ma tutaj żadnej konkurencji. Jesteśmy tak naprawdę jedną wielką grupą fanów, która po prostu rozmawia ze sobą, spotyka się i to jest właśnie piękne. I za to między innymi Tobie dziękuję, ponieważ nie jesteś pierwszą osobą, z którą rozmawiam. I to jest właśnie fajne. Znaczy, ja myślę, że w ogóle nie ma potrzeby przełamywania żadnych barier, dlatego że przestrzeń internetowa jest na tyle wielka, że jest miejsce tak naprawdę dla każdego, kto ma jakiś pomysł. I to nie tylko w temacie Larry Croft, w temacie jakimkolwiek. Nigdy nie ma takiego momentu, żeby było powiedziane wystarczająco dużo. Zawsze fajnie, jak wiele osób mówi to, co chcę powiedzieć, jeżeli to jest oczywiście warte słuchania. Więc ja nie sądzę, że my przełamujemy jakieś bariery, ja sądzę po prostu, że my się nawzajem uzupełniamy. No i dokładnie. Fajnie, że też w taki sposób mówisz. O to chodzi. Uzupełniamy się i to jest właśnie najważniejsze. Więc popełniłeś bardzo ciekawy tekst właśnie o Croft Manor. Chciałbym Ciebie prosić o odpowiedź na pierwsze podstawowe pytanie. Co Cię w ogóle skłoniło do napisania tekstów posiadłości Croftów? Ja nie odkryję Ameryki stwierdzeniem, że tak naprawdę na wszystkich fanach, takich mam na myśli naprawdę takich prawdziwych fanów, nie graczy, którzy pograli, ale takich fanów Tomb Raidera, ja myślę, że na wszystkich Lara w jakiś sposób odcisnęła swoje piętno. W moim przypadku to było zainteresowanie się kwestią zabytków, ochrony zabytków, historią sztuki, rozwijanie się w tym kierunku. Zawsze gdzieś bardzo blisko mnie były muzea, zwiedzanie zamków,
malarstwo. Studiowałem polonistykę, ale tak naprawdę mój licencjat był o związkach literatury z malarstwem, architekturą, rzeźbą, więc tak naprawdę był na pograniczu literatury i historii sztuki. I to wszystko tak naprawdę dzięki Tomb Raiderowi. I zawsze to zaczynało się w tym miejscu, Croft Manor, ponieważ pamiętam, nie wiem, który to mógł być rok, ja myślę, że około 2000 roku. No, miałem wtedy powiedzmy kilka lat. Pod nieobecność rodziców zostałem no, po sąsiedzku u krewnych. Mój kuzyn w tym momencie grał akurat w grę. Ja za bardzo się nudziłem, nie za bardzo wiedziałem, jak sobie zorganizować czas, więc po prostu patrzyłem na to, w co on gra. Absolutnie nie byłem w stanie zapamiętać tytułu, absolutnie nie byłem w stanie zapamiętać nazwiska bohaterki, ale pamiętam to niesamowite uczucie towarzyszące zwiedzaniu jej domu i tej całej historii, którą kuzyn mi opowiedział, że to jest jej dom. Oczywiście kilkuletnie dziecko zareagowało mniej więcej na zasadzie wow, ale chata. Natomiast potem, po kilku latach, pożyczyłem od kolegi, być może ci, którzy są w moim wieku, pamiętają taki zwyczaj gierek wychodzących, różne dodatki do gazet o grach. I takim sposobem, gdzieś wymieniając się z kolegami, trafiłem na Tomb Raidera 2. I moje wielkie odkrycie, bo nagle tak naprawdę pamiętałem sprzed kilku wtedy lat, którą grał mój kuzyn. I wróciłem do Manor i wróciło to niesamowite uczucie towarzyszące zwiedzaniu. Po pierwsze, to było spowodowane niesamowitym ujęciem, że jesteśmy jakby trzecią osobą w grze, że tak naprawdę śledzimy Larę. A druga sprawa to było również to, że, tak jak już wspomniałem, w tym miejscu panowała niesamowita atmosfera. Jeszcze nie do końca rozumiałem, że jest to atmosfera związana ze starym angielskim zamkiem. To przyszło w miarę tego, jak zacząłem po prostu czytać o tego typu tematach. Natomiast wtedy było w tym miejscu coś magicznego i to spowodowało tak naprawdę moje zainteresowanie całą marką, całym wszystkimi grami po kolei, odkrywanie ich po kolei. I w efekcie czego dla mnie rzeczą naturalną było to, że kiedy no już stałem się świadomym użytkownikiem internetu, zacząłem w nim kopać, szukać informacji. I wtedy też odkryłem właśnie cały polski fandom i resztę historii tak naprawdę już znacie, bo myślę, że była dosyć podobna. Tak jak większość z nas, po prostu to było poznawanie kolejnych ludzi, wymienianie się doświadczeniami, wymienianie się obserwacjami również właśnie na forum. I pewnego dnia po prostu postanowiłem, że nie no, Croft Manor jest tak wielkim tematem, ponieważ to uczucie nostalgii wracało za każdym razem, jak widziałem jakąkolwiek odsłonę Croft Manor, czy to filmową, czy to z gier, gdzie tak naprawdę są różne ujęcia. Za każdym razem było to niesamowite uczucie nostalgii. I po prostu, kiedy już stałem się na tyle świadomym użytkownikiem internetu i na tyle dobrze zacząłem posługiwać się językiem pisanym, stwierdziłem, że pewnego dnia no, muszę stworzyć taki tekst. A jak się okazuje, temat jest tak obszerny, że z zakładanego tematu, z zakładanego czasu, jaki chciałem na ten temat poświęcić, czyli około 2 tygodni, tak naprawdę zrobiły się 2 miesiące ciągłego kopania. Sądzę, że ten temat jeszcze nie jest wyczerpany, więc to jest tylko początek, punkt wyjścia, bo tak naprawdę o Croft Manor uważam, że można by napisać spokojnie doktorat. No, powiem ci, że tak naprawdę czytając swój tekst, ma się wrażenie, że to jest praca dyplomowa, że jest to materiał, który śmiało można przekazać do promotora i czekać na egzamin. Natomiast ta nasza rozmowa to żaden egzamin. Nie chciałbym, żeby to w taki sposób odbierać, ale jednak po zapoznaniu się od A do Z z tym tekstem, no i cisną się na usta właśnie pytania. Jeżeli mogę zacząć od takiego pierwszego podstawowego pytania, i w tym momencie zacytowałbym nawet podrozdział Twojej pracy. Gdzie leży Croft Manor? Mówiłeś o rezydencji, mówiłeś też przed chwilą o tym, że to jest zamek, ale dla osób, które nie mają za bardzo wglądu w przeszłość serii Tomb Raider, albo może zaczynają przygodę oglądając nas, bo zaciekawił ich ten temat, co można byłoby powiedzieć? Gdzie to jest? Gdzie jest dom Lary Croft?
To tak naprawdę zależy, czy uznamy to pytanie jako pytanie o inspirację, czy uznamy to pytanie jako tam, gdzie leży w teorii to Croft Manor, tak, w których nas umieścili twórcy. Bo tak naprawdę, co też mam nadzieję, że wyłania się trochę z tego tekstu, który popełniłem, że z jednej strony traktuję to jako coś stworzonego fikcjonalnie, ale z drugiej strony takie trochę, powiedzmy, zabawa w przypuszczenie, gdzie to może leżeć, gdzie, jakie mogły rezydencje posłużyć jako inspiracje. No i tu tak naprawdę trzeba powiedzieć, że Croft Manor na kanwie gry leży gdzieś w hrabstwie Surrey. Natomiast gdybyśmy mieli go szukać w rzeczywistości, to tutaj mamy trochę problem, dlatego że inspiracje, jeśli chodzi o bryłę i wnętrza, zostały zaczerpnięte z kilku różnych pałaców brytyjskich, a ta architektura brytyjska jest bardzo charakterystyczna, więc to można bardzo łatwo te inspiracje odnaleźć. Natomiast niekoniecznie tam, gdzie wskazywaliby to twórcy, ponieważ zresztą nie będę tutaj powielać, jak możecie przeczytać z tekstu, twórcy wskazywali lokalny pałac w Derby. Okazuje się, że on jest bardziej klasycystyczny, natomiast to, co tam mamy, to raczej taki gotyk angielski, przełom XV-XVI wieku, taki powiedzmy elżbietański pałac. No i wtedy byśmy go szukali. Ja mam nadzieję, że ja wymówię tą nazwę dobrze. Szukalibyśmy najwięcej inspiracji, jeśli chodzi o bryłę pałacu Compton-Wenentes. A jeżeli chodzi o Croft Manor, które widzieliśmy w filmach i które przez tak naprawdę od trylogii legendy przez wszystkie ostatnie części się przewija, no to w tym momencie inspiracją jest Hatfield House w mieście Hatfield. Około, zdaje się, godziny jazdy od Londynu. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę rezydencja Croft Manor istnieje. Tak, można powiedzieć, że nie tyle istnieje Croft Manor, co twórcy nie stworzyli tego miejsca tak w jednym, jak i w drugim przypadku. Mam to myśli ten podział, tak, klasyka Core i reszta stworzona przez Crystal Dynamics. Twórcy nie stworzyli, nie wygenerowali tego miejsca od zera. Oni autentyczne inspiracje zaciągnęli z rzeczywistego świata, przez co być może udało im się uchwycić ten niepowtarzalny klimat brytyjskich posiadłości ziemskich. I chwała im za to, że czerpali te inspiracje z rzeczywistych miejsc. Zastanawiam się nad jednym aspektem rezydencji Croftów, ponieważ jak słusznie zauważyłeś w swoim tekście, Croft Manor, on się pojawia sukcesywnie w pierwszej, drugiej, trzeciej części jako element treningowy. Tam gracz zapoznaje się ze sterowaniem, może przyswoić sobie i samą postać Lary i w jakiś sposób przyzwyczaić się do tego, jak funkcjonuje sama gra. I zastanawiam się nad znaczeniem tej rezydencji w kontekście całej serii Tomb Raider. Wbrew pozorom nic nieznaczące dla przygód Lary, bo wszak Lara jest archeologiem, a rezydencja no niewiele ma wspólnego z poszukiwaniem przygód, z odkrywaniem, aczkolwiek są pewne epizody związane z tym. Jednak patrząc na pierwszą i drugą i trzecią część, one są bardziej jako miejsce treningowe. Później gdzieś znika ten element domu, aby pojawić się w legendzie, w Anniversary i w Underworld, gdzie po prostu jest jedna wielka eksplozja. Wybucha, zostaje zniszczony. Ja to czytuję, jeżeli mogę pozwolić sobie na taką wypowiedź, jako mocny symbol pewnej rzeczy. Ale ten symbol w późniejszym czasie on powraca. I teraz chciałbym się ciebie zapytać, jako autora właśnie tego felietonu, jak ty odbierasz na przestrzeni całej tej serii tę rezydencję w kontekście całokształtu przygód Lary Croft? Czym on jest? Ten dwór, ta rezydencja, pałac, zwał jak zwał. Jak słusznie zauważyłeś, ten pałac, ten level treningowy, powiedzmy w uproszczeniu, no tak naprawdę nie pełni żadnej funkcji fabularnej. On nie uczestniczy w fabule. Tak naprawdę tylko w Underworld staje się istotną częścią fabuły. Natomiast ja myślę, że on przede wszystkim zaczyna tak naprawdę od końca. On wraca, dlatego że to jest miejsce,
ja jestem tego dobrym przykładem i uważam, że na pewno nie tylko ja, że to miejsce jest tak ikoniczne w całej serii, że Lara bez niego praktycznie nie istnieje. Ono dookreśla Larę. Mało postaci z gier może się poszczycić tym, że posiada jakąś biografię. Lara już tak naprawdę od najwcześniejszych lat posiadała swoją przeszłość. Co prawda, jak wiemy, biografia zmieniała się w zależności od tego, która część się pojawiała, ale to, co zawsze było spójne, to jej arystokratyczne pochodzenie. A jak możemy wiedzieć po prostu z życia arystokracji brytyjskiej, taką wizytówką rodową jest zawsze ta posiadłość, czasami jedna z wielu, i tak pewnie było w przypadku Lary. Ten dom rodowy, ta siedziba, ten dwór, właśnie to manor, ta rezydencja rodowa. I ona miała nie tylko świadczyć tak naprawdę o potędze i dobrym smaku, ale też o bogactwie właściciela. I to wszystko spajało się w przypadku Lary na jej biografię. I tak naprawdę to miejsce tak bardzo wyryło się w pamięci graczy, że jego nie dało się usunąć. Ja myślę, że twórcy chcieli to zrobić, ponieważ chcieli tak naprawdę pozbyć się w którymś momencie całego balastu przeszłości. Ale okazało się, że nie, Lara nie może istnieć bez swojej arystokratycznej przeszłości, arystokratycznego pochodzenia. I Lara bez Croft Manor jest tak naprawdę niepełna. Ona nie jest tą postacią, a przecież ciągle tak naprawdę jest masa graczy, którzy są z serią od pierwszej części. I tak naprawdę oni pamiętają to od pierwszej części. I to jest ten element wspólny. To jest coś, co scala wszystkie biografie. Pojawia się w każdej wersji i zawsze jest z Larą. I mimo, że tak jak powiedziałeś, nie uczestniczy w wydarzeniach, jest tym chyba takim elementem, który tak bardzo wrył się w świadomość fanów, że nie można go usunąć. I nie będę zaskoczony, jeżeli w kolejnych częściach, a wiemy, że mają nawiązywać zarówno do reboota, jak i klasyki, nie będę zaskoczony, jeżeli to miejsce będzie punktem wyjścia do dyskusji na temat przyszłości Lary. W sumie taka ciekawostka, to też Shadow of the Tomb Raider, ostatni dodatek, który miał być, on był związany z Croft Manor. Wiemy o tym, ponieważ gdzieś tam w kodzie gry pojawiały się też i dźwięki, i teksty związane z treningiem, czyli mamy tak naprawdę duży powrót do tego, co było w 96 roku. I ni stąd, ni zowąd to zostało gdzieś tam skasowane. Moja teoria jest taka, że po to zostało to skasowane, aby, tak jak też powiedziałeś, żeby mieć ten początek kolejnego rozdziału w życiu Lary, w nowej odsłonie, która ma scalać ponoć, scalać klasykę z rebootem. Być może właśnie rzeczywiście to będzie na takiej zasadzie zrobione. Ja nie wiem, czy możemy pokusić się o takie stwierdzenie, że to będzie punkt wyjścia na zasadzie, że zostanie to po prostu przyklejone. Oczywiście to byłoby naprawdę ciekawe posunięcie ze strony twórców, ale ja się z tobą zgadzam. Ja myślę, że to jest dobre pole manewru, żeby Tak. zaspokoić zarówno fanów klasyki, jak i fanów reboota, bo to jest coś, co, tak jak już mówiłem wielokrotnie, łączy jedną i drugą wersję biografii. I nie sądzę, żeby twórcy, chcąc łączyć jedną z drugą, chcieli rezygnować z czegoś tak istotnego. Natomiast co jeszcze chciałbym powiedzieć, co chyba nie wybrzmiało wcześniej do końca. Wspomniałeś o aspekcie treningowym. Jak najbardziej w pierwszych trzech częściach ten aspekt treningowy jest i to jest tak naprawdę podyktowane koniecznością opanowania sterowania i tym, że ten level jest dostępny od samego początku. Natomiast sukcesywnie, począwszy od drugiej części, ten aspekt treningowy będzie schodzić na coraz dalszy plan, co też się wiąże z tym, że najpierw w pierwszej części mamy trening, nie chcę powiedzieć fabuła, ale rozgrywka w Croft Manor przebiega linearnie. Zejście z biblioteki do pokoju muzycznego, hol główny, sala gimnastyczna, basen i na tym kończymy, tak? W momencie, kiedy wykonało się sekwencję, gra się kończyła, to znaczy level się kończył. Natomiast Tomb Raider 2, Tomb Raider 3 to już jest świat na tyle otwarty. Po pierwsze, umożliwiło ono nam po raz pierwszy wyjście na zewnątrz, co też dało pole do tego, żeby podkreślić bardziej eksplorację tego miejsca. Ale tak naprawdę ten aspekt treningowy został postawiony na początku, w drugiej części. Można było go wykonać, a potem skupić się na eksplorowaniu dworu Croftów. W trzeciej części,
Ja już uważam, że tak naprawdę mimo obecności dwóch torów przeszkód w trzeciej części, ten aspekt treningowy nie był wątkiem głównym. Można było go zupełnie pominąć, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, bo tak naprawdę wszystko skupiało się wokół znalezienia klucza do toru wyścigowego i no, po drodze trzeba było rozwiązać kilka, no, może niezbyt skomplikowanych, ale naprawdę bardzo klimatycznych zagadek. Dlatego mi się wydaje, że treningowy ten level to był tylko tak naprawdę w zamyśle twórców, ale ten trening w którymś momencie stał się nieobowiązkowy, bo zdali sobie sprawę z tego, jak bardzo gracze kochają eksplorację tego miejsca. I chyba też zdali sobie sprawę z tego, co wspomniałem wcześniej, że po prostu to miejsce ma nie tylko potencjał, ale niesamowity klimat. Tak. On się staje pewną ikoną, prawda? Dom jest ikoniczny. Ikoniczność tego miejsca polega na tym, że ono się tak bardzo wryło w biografię Lary, że stało się tak naprawdę częścią tego całego fenomenu Tomb Raidera. Dobrze moim zdaniem podkreślają to też wszystkie filmy, ponieważ tak naprawdę w każdym filmie, wszystkich trzech, pojawia się Croft Manor. Nie wiemy, jak będzie w czwartym, miałem cichą nadzieję, chociaż przecieki fabularne zdają się sugerować zupełnie inny kierunek. Ale to tak na marginesie. Natomiast ta ikoniczność to jest to miejsce, które w ten bardzo realistyczny sposób oddawało charakter tego miejsca. Gdyby ono mogło istnieć w rzeczywistości, to zdecydowanie mogłoby wyglądać tak, jak wygląda. I wydaje mi się, że ta ikoniczność tego miejsca polega na tym, że chociaż ono się za każdym razem zmieniało, to jednak mimo wszystko trzymało się biografii Lary i trzymało się tego wspaniałego zaplecza, które ta postać ma zbudowane, ponieważ tak naprawdę, jak już wspomniałeś wcześniej, inne gry nie mogą się poszczycić dostępnością mieszkań czy gier, czy domów głównych bohaterów. Natomiast tutaj to nie tylko był element grywalny w grze, ale to był też element biografii. Więc mam wrażenie, że mówię poniekąd rzeczy bardzo podobne do siebie, ale chcę, żeby to dokładnie wybrzmiało. Tak naprawdę Lara bez Croft Manor nie istnieje, jak tak jak nie istnieje Croft Manor bez Lary. Na tym polega fenomen tego miejsca i jego ikoniczność. Ja może tutaj bym dodał tak swoje przemyślenia. Ta ikoniczność polega na tym, że on może kontrastować z tym, jaka Lara jest, ponieważ Lara jest pochodzenia arystokratką, tak zwana dziewczynka z dobrego domu. A jako kobieta z dobrego domu, czy panienka z dobrego domu, ona powinna się wykazywać też i pewną dozą egzaltacji, pewną dozą manier, tak, grzeczności, a tutaj jej postać jest zupełnie inna. Ona ma duszę po prostu Tomb Raider, tak, tytułowego zawadiaki, buntowniczki, kogoś, kto przekreśla całkowicie ten obraz panienki z dobrego domu. I na tym właśnie ten kontrast, ten obraz skrajny powoduje, że jednak ikoniczność samej rezydencji, ona jeszcze bardziej się tutaj utrwala. Moje jest takie przekonanie. To prawda, ja w domyśle tak naprawdę chciałem to też trochę powiedzieć, bo tak jak mówiłem o związkach tego miejsca z biografią Lary, to jest miejsce, które ją tak naprawdę dookreśla. Ona, tak jak powiedziałeś, ona nie jest tą panienką z dobrego domu, ale z kolei widzimy ją wielokrotnie, kiedy zakłada tą czarną suknię i potrafi tą damą być. Więc to nie jest tak, że ona się zupełnie odcięła od swoich arystokratycznych korzeni. Ona wtedy, kiedy potrafi, kiedy chce być, nie, kiedy. Tak, kiedy chce być damą, to potrafi. Tylko ona po prostu nie chce. To nie leży w jej naturze. I ten dom to jest, tak jak powiedziałeś, taki trochę z jednej strony kontrast, ale z drugiej strony no, w arystokratycznej posiadłości spodziewalibyśmy się złoconych kanap, nie wiem, starych dzieł sztuki i okej, one też są. Ale mamy też umajone to miejsce nowoczesną techniką. Widzimy choćby przeszklone pomieszczenie w holu głównym. Tutaj mam na myśli zarówno filmową adaptację, jak i legendę. Ale też widzimy na przykład tutaj wspomniany tor przeszkód w miejscu dawnej sali balowej. Więc z jednej strony to jest dalej to arystokratyczne zaplecze, które gdzieś w Larze też tkwi, bo ona tak w domyśle możemy powiedzieć, została tak wychowana, więc to jej nie umknęło. Ale ona nie chce tak żyć. Ona się od tego odcina. Otoczenie jej domu, jego wystrój też świadczy o tej niekonwencjonalności jej życia.
Zgadza się. I skoro już właśnie mówisz o ozdobach, o obrazach, o pewnych szczegółach, które cechują Croft Manor, to chciałbym właśnie teraz zwrócić szczególną uwagę właśnie na to, co zrobiłeś w swoim artykule. Mogę kolokwialnie powiedzieć, że szczęka mi opadła, kiedy bardzo precyzyjnie, skrupulatnie, pieczołowicie zacząłeś analizować praktycznie każdą ścianę, każdy zakątek tej rezydencji, pokazując, co tam się znajduje. A mianowicie, jakoś nigdy nie zwracałem szczególnej uwagi na ściany tego domu, a rzeczywiście one skrywają absolutne, autentyczne dzieła sztuki. Z oczywistych względów one jakościowo nie będą odwzorowane jeden do jednego, ponieważ w 96, 97 no, grafika na to nie pozwalała. Niemniej jednak rzeczywiście udowodniłeś, że autorzy, twórcy pokusili się o zadbanie o takie detale, o takie szczegóły jak właśnie obrazy czy freski, tapiserie, bordiury. Akurat teraz korzystam ze ściągawki, ponieważ ja nie jestem w stanie też wszystkich tych nazw zapamiętać. Ale takie w skrócie dwa pytania. Jeżeli mógłbyś zdradzić, skąd posiadasz tak ogromną wiedzę związaną właśnie z architekturą, ze sztuką? Powiedziałeś o studiach polonistycznych. No to jest jedno, ale czy tylko studia? Dostaję sygnały, że wiele osób tak odbiera ten tekst jako wycieczkę swego czasu, swego rodzaju po Croft Manor. Tutaj tak naprawdę uruchomiła się we mnie natura przewodnika, ponieważ ja dodatkowo skończyłem kurs przewodnika po Zamku Królewskim na Wawelu. Zresztą tam też nawiązuje do arasów królewskich ze zbiorów zamku. I to było też to wzbogacenie tej mojej wiedzy na temat dzieł sztuki. Więc tak naprawdę mogę no nieskromnie powiedzieć, że w głównej mierze polegałem na swojej własnej wiedzy. Drugą rzeczą, która była bardzo ciekawym punktem wyjścia, żeby sprawdzić, czy ja w ogóle dobrze myślę, to była strona Core Design, ponieważ oni częściowo udostępnili informacje na temat tych dzieł sztuki, z jakich korzystali, jakie wykorzystali, ale to są też bardziej obserwacje fanów. Natomiast to był interesujący punkt wyjścia, żeby sprawdzić, czy to, co ja założyłem wcześniej, jest dobre, ponieważ tak naprawdę ja nie miałem pojęcia, że ta strona istnieje. Ja w momencie szukania informacji, ponieważ może opiszę, jak wyglądała moja praca. Jak nie mieliśmy, bo też jakby duża rola tutaj i po prostu pokłon Robertowi, który mi bardzo pomógł przy powstawaniu tego tekstu. Myśmy prowadzili po prostu rozmowy. Zobacz tutaj, a zobacz na to, a może to to. Wymienialiśmy się zdjęciami. I w niektórych przypadkach ja nie miałem pojęcia, jakie to dzieła sztuki są, ponieważ tak naprawdę one są, no tak jak wspomniałeś, bardzo mocno spikselowane, rozmyte, bo to tak naprawdę są przeniesione prawdopodobnie, bo to wiemy, zdaje się, z wywiadu z Heather Gibson, przeniesione z atlasów skany, które zostały trochę pokruszone jakościowo, żeby nie było widać tego spadku jakości. Nie wiem dokładnie, czym to mogło być spowodowane. Ja podejrzewam, że to mogło być to. Natomiast to są prawdziwe dzieła sztuki, tak jak już powiedzieliśmy, i ja wpisywałem to, co widziałem na obrazie. Czyli tutaj powiem o ostatnim znalezionym dosłownie 2 godziny przed publikacją tekstu. Zdaje się, to była tkanina, która wisi w pokoju muzycznym. I to jest dzieło przedstawiające Piotra I, Piotra Wielkiego, na tle bitwy. I teraz proszę o wybaczenie, zapomniałem, jaka to była bitwa. W każdym razie wpisywałem to na tej zasadzie. Osoba na koniu, ptak, albo nie wiedziałem, czy to jest ptak, widziałem, że coś tam się wznosi. To mogła być równie dobrze bogini grecka lub jakiś święty. Więc po prostu szukając tego na zasadzie wrzucania w wyszukiwarkę słów kluczy. I w którymś momencie tak trafiłem po prostu na stronę Core Design i nagle eureka, tutaj jest część tego, czego potrzebuję. Nie wszystko, ale część. I nagle się okazało, że ten trop myślenia wcale nie był taki najgorszy, ponieważ sporo tych dzieł naprawdę udało mi się znaleźć wcześniej bez sprawdzania ich tam. Natomiast te, które zakładałem, że mogą to być to, okazało się, że wcale to nie jest to. I tu mam na myśli Madonnę Mistrza Rolina, która wisi, zdaje się, między innymi w sypialni Lary w Tomb Raider 3.
zakładałem, że to będzie zupełnie inny obraz. Nie pamiętam już nawet jaki, ale zakładałem, że on mógł zostać po prostu przekształcony. Nagle czytam na stronie Core Design, no ale nie widzę tego w grze. No i takie przyjrzenie się, tak jak to robiłem w trakcie pisania swojego licencjatu, dosłownie pod lupą, na powiększeniu. I nagle oświecenie. To, co widzimy na obrazie w Domu Lary, to nie jest cały obraz, to jest fragment, to jest dosłownie wycinek, nic nie jest nieznaczący, nim z pozoru nieistotny wycinek tego obrazu. No ale jak wiemy, czasami obrazy, a zwłaszcza w malarstwie holenderskim, to, co było główne na pierwszym planie, to jedno, ale sporo się też działo w tle. I tutaj to tło, ten element, mały, nieistotny element pejzażu z tła, postacie ludzkie, kolumna i zdaje się rzeka, zostało wykorzystane w grze. Więc tak naprawdę podsumowując to, co powiedziałem, w głównej mierze to była wiedza własna, wymiana informacji z Robertem, no oprócz tego strona Core Design. Czyli mogę tutaj śmiało wyciągnąć wniosek, że nie ma jako takiej publikacji, która holistycznie, tak kompleksowo by wyjaśniła całą rezydencję. Tutaj twoja praca, twój włożony wysiłek i przede wszystkim też poświęcony czas spowodował, że wszystkie te różne informacje z wielu źródeł zmieściłeś w jednej publikacji, tak? No Nie ja ma nie wiem, jednego że tekstu. nieskromnie powiem, że tak, przynajmniej ja na niego nie trafiłem. Prawda jest taka, że też nie szukałem, bo być może istnieje gdzieś na jakichś serwerach światowych uczelni, na przykład na historii sztuki. Natomiast na tyle, na ile jest to wszystko łatwo dostępne dla przeciętnego zjadacza chleba, no powiem szczerze, nie spotkałem się z czymś podobnym. Dlatego też miałem taką przyjemność w pisaniu tego. I to nie było tylko robienie zaplecza dla gry, ale to również była dla mnie zabawa po prostu w identyfikowanie tego wszystkiego. Bawienie się w takiego domowego Tomb Raidera, w szukanie tych wszystkich dzieł sztuki gdzieś na świecie. Co prawda, no nie porównuje się w tym momencie z Larą, to jest raczej na zasadzie powiedzmy żartu słownego, ale miałem naprawdę no, wielką przyjemność w szukaniu tych dzieł. Wiesz co, i być może w tym momencie też odkryłeś pewną rzecz, którą, jeżeli to jest rzeczywiście prawda, że nikt tego też aż tak nie zrobił. A mianowicie, może to jest tak naprawdę zagadka twórców, aby odkryć coś, co jest zachowane właśnie w rezydencji. Jako archeolog w tym momencie świetnie się spisałeś, czyli zbadałeś coś, co być może prawdopodobnie twórcy zamieścili jako jakiś etap zadaniowy, jakieś po prostu tak zwana misja poboczna w grze, tak? W Croft Manor. Ja w taki Bardzo sposób mogę to odebrać. ciekawa teoria. Ja raczej uważam, że to wszystko, co tam się zapisało, to była taka trochę palimpsestowość, że to nie było przewidziane, że tak będzie. Bardziej to twórcy wzięli na zasadzie przypadku, ale nie wiem, czy zakładali, że kiedykolwiek ktoś może siąść nad tym, powiedzmy, dziełem, bo ja uważam gry poniekąd za dzieła sztuki i uważam, że w niczym nie ustępują na przykład filmom. Jak najbardziej. Zakładam, że po prostu twórcy nie przewidzieli tego, że ktoś może wziąć to dzieło i spojrzeć na nie w ten sposób. I to też była taka trochę przyjemność, że trochę przecieram szlaki. Dla mnie tak naprawdę niesłychane w tej rezydencji właśnie jest to, że twórcy nie poszli na łatwiznę, bo równie dobrze mogliby zostawić te ściany łyse, nawet zwracając uwagę naprawdę na te dawne czasy, 96 rok, gdzie rzeczywiście grafika, jak na tamte czasy, oczywiście była doskonała, bo ja pamiętam, sam się wychowywałem na jedynce, dwójce i tak dalej, więc grafika, jak na tamten okres, robiła olbrzymie wrażenie. Jednak teraz, zwracając uwagę na to, jak to wszystko wygląda, rzeczywiście no, widzimy te mankamenty, no, widzimy te uproszczenia. Niemniej jednak, abstrahując od uproszczeń, to jednak twórcy włożyli w to też ogrom wysiłku, bo równie dobrze mogli to pozostawić, jak już powiedziałem, takie gołe ściany, a jednak nie. Chcieli tymi obrazami, tymi różnymi dekoracjami wskazać jednak na uwiarygodnienie tego życiorysu Lary, na jej korzenie, że uwaga, to nie jest po prostu zwykły jakiś tam budynek cyfrowy, to jednak jest dom
prawdziwej arystokratki, w której jest zbiór, jest kolekcja dzieł sztuki. Uwaga, zwróćcie uwagę na ten fresk, uwaga, zwróćcie uwagę na ten, powiedzmy, gobelin i tak dalej, tak? Więc tutaj ja jako dziecko, czy młody człowiek wchodzący w świat Tomb Raidera, no oczywiście z ręką na sercu mówię, że ja nie zwracam na to uwagi, ale teraz po latach i jeszcze czytając swój tekst, właśnie ty otworzyłeś oczy. Oczy tym wszystkim graczom, którzy oczekują trochę więcej niż tylko zwykłej rozrywki. Oczekują jednak poszerzenia, zgłębienia tematu rezydencji. I Jest bardzo miło to słyszeć, ponieważ tak naprawdę nie spodziewałem się, że to może być aż tak znaczące dla ludzi. Pisałem to trochę sam dla siebie, mając świadomość tego, że ludzie będą to czytać, ale no, jest mi niesamowicie miło słyszeć takie rzeczy, bo nie spodziewałem się aż takich pochwał. jest i dlatego mówię, jako osoba, która już dość swoje lata ma też jakieś wykształcenie, która traktuje gry nie tylko jako rozrywkę, ale też jako, właśnie to powiedziałeś, rodzaj sztuki, tak? Więc ja od gier też oczekuję pewnego poziomu, który mnie wzbogaca, mnie osobiście rozwija. I w tym momencie właśnie ty poszerzyłeś swoim artykułem moje horyzonty, otworzyłeś mi oczy, aby zwrócić uwagę na tę przeszłość. To, co kiedyś ja przechodziłem, ale nie zwracam na to uwagi. I teraz w tym momencie pokazuje, że halo, ta gra z 96, 97 i tak dalej, to nie jest po prostu taka zwykła gra, aby sobie pograć i ją zostawić. Można właśnie w Croft Manor zatrzymać się na chwilę i spojrzeć właśnie na te pokrywane gdzieś te elementy, na które wcześniej się nie zwracało uwagi. I właśnie to jest to. To jest to niesłychane. I ja chcę tutaj jeszcze dodać jedną rzecz, że tak jak powiedziałeś, to jest uwiarygodnienie całej biografii Lary. Natomiast oddajmy to też jakby należyty pokłon twórcom, bo to, że oni tak, a nie inaczej przedstawili te dzieła, bo tak naprawdę one są zduplikowane, one są wielokrotnie powielone, bo one nie miały być rzeczą istotną, one miały pełnić funkcje czysto dekoracyjne. Mam tu na myśli nie dekoracje jako dzieło sztuki, ale dekoracje jako zbiór pikseli kolorowych na ścianie, bo nie mieliśmy na nie zwracać uwagi, ale szapoba za to, że skorzystali faktycznie z tych dzieł sztuki, które istnieją. I tak jak wspomniałeś, uwiarygodnienie, ponieważ co musimy wiedzieć o arystokracji brytyjskiej, zresztą nie tylko arystokracji brytyjskiej, bo to się nie różniło nigdzie na świecie i to samo spotkamy w Polsce, to samo spotkamy we Francji, w Niemczech, w każdym kraju, który powiedzmy ma kilkusetletnią historię, wszędzie arystokracja to byli ludzie bogaci. A skoro byli bogaci, to na przykład te naczynia czy obrazy, które zachowały się do dzisiaj, one nie miały być, tu mam na myśli na przykład naczynia na zasadzie wazony czy misy, one nie miały świadczyć o tym, że na nich się jada czy z nich się pije, tak jak na przykład z kufli, tylko one miały świadczyć o bogactwie przede wszystkim właściciela. Ale obrazy, tak naprawdę, czy gobeliny, czy wszelkie inne tapiserie, to wszystko możemy do tego w tym wszystkim zamknąć, w funkcji reprezentacyjnej. Zaświadczanie przed przybyłym, że jesteś w bogatym domu, do tego sceny mitologiczne lub nawiązania do jakiejś literatury, to najczęściej od XVII wieku się pojawiało, miały świadczyć też o tym, że właściciel jest oczytany, właściciel jest osobą inteligentną, zaznajomioną z kulturą. Czasami, kiedy to były sceny religijne, miały świadczyć, że ten dom najczęściej jest, no w tym wypadku byśmy powiedzieli, ogólnie chrześcijański, że jesteś w domu wyznawców Jezusa. Bardzo często to się zdarzało za pomocą po prostu obrazów, które już witały gości. No i też przede wszystkim to miało świadczyć o dobrym smaku właściciela, o tym, że to nie jest osoba z gminu, tak? To nie jest osoba, która gromadzi w swoim domu jakiś kicz, ale gromadzi w swoim domu coś naprawdę wartościowego. Więc to była funkcja reprezentacyjna, coś informującego. To twórcom udało się ująć. Myślę, że nieświadomie, ale to się wszystko składa na to, co już wspomniałem wcześniej, tą niesamowitą atmosferę tego miejsca, które jest po prostu wiarygodne, które mogłoby istnieć jako samodzielne, rzeczywiste miejsce gdzieś na Ziemi. Wiesz co, ja tutaj muszę jednak wyjść naprzeciw i zaprotestować. Mnie się
wydaje, albo nie wydaje, ale nie do końca możemy mówić za twórców, że oni to zrobili nieświadomie. Zrobili tak, i my możemy w tym momencie to albo w taki sposób odbierać, jak to powiedziałeś. Dla mnie wręcz odwrotnie. Dla mnie każdy element, który tam został zbudowany, no, miał pewne jakieś zadanie. Jak najbardziej. Trochę chyba się źle zrozumieliśmy. Ja mam na myśli pojedyncze dzieła sztuki, bo dlatego, tak jak mówiłem, one są powielone, ale ogólnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę sam motyw wykorzystania tych, to zgadzam się z tobą jak najbardziej. To nie jest przypadek, że sięgnęli akurat po te dzieła. I w większości to są dzieła, które są tak naprawdę dostępne w brytyjskich zbiorach sztuki, więc oni czerpali z rodzimej sztuki, może nie tyle rodzinnej pod kątem powstania, bo tam są i dzieła z Rosji, i dzieła z Francji, ale przede wszystkim czerpali ze swojej dostępnej na co dzień sztuki. Kierowali tę grę poniekąd również nie tylko do całego świata, ale też w jakimś stopniu do Brytyjczyków. I pewnie podejrzewam, że nie jeden z tych twórców wiedział, że ktoś pójdzie na jakąś wystawę czy zwiedzać jakąś posiadłość ziemską, zobaczy ten obraz czy ten gobelin i nagle zapali mu się lampka, ale ja to znam. Więc w tym sensie tak. Ja miałem na myśli tylko tyle, że po prostu te pojedyncze dzieła sztuki, jeżeli weźmiemy po prostu jeden obraz ze ściany, to one są raczej przypadkowo rozmieszczone, ale nie przypadkowo jest Aha, motyw w tym użycia. sensie. Rozumiem. Takie pytanie do ciebie. Twoja pierwsza myśl, twoje pierwsze skojarzenie z mojego pytania. Analizując czy opracowując ten materiał i patrząc na te wszystkie dzieła sztuki bądź architekturę, co najbardziej Cię zaskoczyło? Co skupiło Twoją uwagę? Co zapamiętałeś albo najbardziej Cię zaintrygowało w opisie rezydencji? Co mnie najbardziej zaintrygowało, ja myślę, że jednak te rzeczywiste inspiracje, dlatego że to jest rzecz, która gdzie sięgałem po to wcześniej i próbowałem jakby szukać na własną rękę tych interpretacji, wydawało mi się to wręcz niemożliwe, żeby twórcy tak po prostu wzięli sobie i wygenerowali to od zera. I to było chyba najbardziej interesujące, że jednak się okazało, że tak naprawdę. No tak jak mówiłem, zakładałem, że to jest bryła jednego pałacu. W gruncie rzeczy okazało się, że może i bryła, tak, ale tak naprawdę wiele elementów zostało przeniesionych z innych miejsc. I to myślę, że to było najbardziej ciekawe. Odkryć, że tak naprawdę, wracając do twojego początkowego pytania, Croft Manor istnieje. Croft Manor nie istnieje jako jedno miejsce, ale istnieje w tych wielu innych miejscach. I to wszystko się tak nawzajem ze sobą przenika, że tak naprawdę, no, wracamy do ostatniego pytania, no, szacun dla twórców, że z tego aż w takim stopniu skorzystali, tworząc z tego miniaturowe dzieło sztuki na kanwie gry. A ja podzielę się tym, co mnie zaskoczyło w Twoim artykule. Zaskoczyło mnie to, że wysunąłeś też pewną ciekawą tezę, że Lara nie posiada tylko jednej rezydencji. Lara posiada wiele, wiele domostw. I to rzeczywiście tak pomyślałem, że to jest świetne podejście do tematu, gdzie w różnych częściach Tomb Raidera te rezydencje się różnią, one są inne. I takie wysunięcie prostego i banalnego, wbrew pozorom, właśnie wniosku, że to nie jest mowa tylko o jednej posiadłości, a o wielu. To mnie bardzo zaskoczyło. Oj tak. Powiedz mi, sam do tego doszedłeś, czy może po prostu gdzieś to też usłyszałeś? Powiem tak, ja zawsze szukam w grach, zwłaszcza w Tomb Raiderze, próbuję sobie jakoś to przełożyć na właśnie rzeczywistość, na to, jak te miejsca wyglądają naprawdę. Jak pewnie sam wiesz i pewnie wiele osób, które nas słuchają, też wiedzą, dla mnie dużą inspiracją zarówno w swoich własnych podróżach, jak i w działalności, ponieważ zajmuję się też muzyką, raczej pisaniem o muzyce, ale to już jest jakby mało istotne w tym momencie. Zawsze dla mnie istotne były miejsca, miejsca na przykład z teledysków, czy miejsca z gier. Jak one wyglądają naprawdę. I tutaj tak naprawdę inspiracją dla mnie były podróże Bartka i Roberta z laracroft.pl, którzy udawali się do tych miejsc, które znamy z Tomb Raidera i oglądali je tak, jak one wyglądają w rzeczywistości i porównywali z tym, co widzimy w grze. I zadałem sobie to pytanie. Tak naprawdę, gdybym miał pojechać do Croft Manor, znaleźć to miejsce, poszukać go na świecie, to gdzie bym się udał? I to był punkt wyjścia, tak jak mówiłem wcześniej, szukania tych rzeczywistych rezydencji, choćby bryły.
Natomiast, tak jak wspomniałeś, w pewien sposób, i tutaj trzeba nakreślić małe tło, gdybyśmy się posługiwali założeniem, że mamy do czynienia w całej serii z tylko jedną posiadłością, utknęlibyśmy w swego rodzaju paradoksie Tak. czasoprzestrzennym, że zamiast pierwszej części, powiedzmy zamiast, dlatego że w jej miejsce odnowieniem jej historii jest Anniversary. Tam mamy do czynienia z tą odsłoną, którą widzimy w legendzie, która dzieje się, zakładając, że dzieje się wtedy, kiedy wyszła, to tak naprawdę w połowie pierwszej dekady XXI wieku. Więc mamy około 10 lat przerwy. W międzyczasie w linii fabularnej tkwią nam dwie rezydencje, znaczy właściwie jedna rezydencja, ale jakby w dwóch odsłonach, w drugiej i trzeciej części. No i pytanie, skoro w pierwszej części mieliśmy arkadowy hol główny, a tutaj mamy hol główny z dwubiegowymi schodami i galerią dookoła, no to tak naprawdę, no to co, to jest to samo miejsce, zostało przebudowane, potem zostało przywrócone, jak to może być? I próbowałem sobie to wytłumaczyć w jakiś sposób i nagle z pomocą przyszedł tak naprawdę opis, który możemy przeczytać w przenośnym komputerze Lary w legendzie i tam słownie mamy wytłumaczone to w taki sposób. Spośród trzech posiadłości, które pozostawił mi ojciec, te uważam za swój dom. I to jest najprostsze wytłumaczenie, jakie może być. Lara ma trzy posiadłości. Te uważa za swój dom, tutaj mieszka, czyli te, w której rozgrywa się filmowa akcja filmu, mam na myśli, z Angeliną Jolie. I te, która została pokazana w trylogii Legendy. I to ona jest domem, w którym ona na co dzień mieszka. Ale to nie znaczy, że tamta, którą znamy z klasyki, nie istnieje, czy została zastąpiona, czy gdzieś zginęła w czasoprzestrzeni. Nie, ona istnieje jako osobne, powiedzmy, dzieło, osobne miejsce. Można to tak wytłumaczyć moim zdaniem. Natomiast Lara traktuje ją jako, nie wiem, swego rodzaju dodatkowy dom, posiadłość, nie wiem, bliżej miasta lub, nie wiem, swego rodzaju posiadłość letnią. Tak. Trudno powiedzieć, w jaki sposób to traktuje. Dlatego, że brytyjska arystokracja, no zazwyczaj ci bogaci, jak wiemy, możemy się domyślić z gry, no Croftowie są raczej bogaci, zresztą widzimy piwnicę Lary, która kapie złotem. Na pewno większość arystokracji brytyjskiej ma więcej niż jedną posiadłość ziemską. Tak. Lara ma trzy i to jest moim zdaniem najprostsze wytłumaczenie. Pozostaje zatem pytanie, skoro wiemy, jakie są dwie, to gdzie jest ta trzecia? Wilton House, które widzimy w trzecim filmie? Kto wie? Tak, no też nie powinniśmy zapominać o rezydencji, która istnieje w komiksie, bo w komiksie też inaczej trochę wygląda, śledząc w tym momencie archiwa, które zostały wydane w Polsce. Moim zdaniem ona się różni, ta rezydencja, od tych, które my znamy. Różni się. Tam w większości, pamiętam kilka zdjęć, tam w większości przedstawiona jest jako w ogóle inna stylistycznie posiadłość, posiadłość klasycystyczna, więc zakładając, że Croft Manor nie jest XIX-wieczną reinterpretacją gotyku, to możemy powiedzieć, że jest młodsza od tych, którą widzimy w grach. Ale ja nie chcę powiedzieć, że ja traktowałem komiksy po macoszemu, ale dla mnie zawsze komiksy to była licencja poetyka twórców, którzy niekoniecznie byli zaznajomieni z kanonem gry. I to należy, nie mówię, że całą historię przedstawioną w komiksach, ale historię Croft Manor w komiksach należy traktować moim zdaniem lekko jako właśnie to, co twórcy nam pokazali, ale trzeba pamiętać, że oni niekoniecznie znali to, co było pokazane w grach czy filmach. Może po prostu zbudowali na potrzeby swojej wizji, tak? Wizji scenariusza z komiksu. Też nie zmienia to faktu, bo ktoś może powiedzieć, że my tutaj doszukujemy się pewnej logiki w tej rezydencji, bo śmiało też można stwierdzić, że tutaj jest spora umowność i też w życiorysie, w biografii Lary, w każdej części praktycznie coś tam jest innego w jej różnych historiach, prawda? No już nawet To jest temat mówią. racjonalizacji tak naprawdę. To nie jest, Tak. przepraszam, że ci przerwałem, Nie, to nie jest tak naprawdę zaszkodzi. próba racjonalizacji całej historii, ale gdybyśmy mieli kopać w biografii Lary, to trafimy na wiele więcej paradoksów czasoprzestrzennych, Tak. no choćby, zdaje się, trzy wersje scenariusza śmierci Lorda Crofta.
Dokładnie. I chociażby, jeżeli już tak przejdę płynnie do kolejnego pytania, historia z ask.com, zwanego jako Ask Jeeves. Tutaj podzieliłeś się właśnie też taką ciekawą anegdotą związaną z tą tajemniczą nazwą. Ja może, żeby nie powielać tego, co już jest w tekście, słuchaczy skieruję w tamto miejsce, natomiast powiem, że to ma bardzo istotny związek z Winstonem, a Tak. właściwie z Winstonem, nie Winstonem, ponieważ tak naprawdę na początku nie było wiadomo, jak nazywa się Lockery Larry. On był taką trochę bezimienną postacią. Okej, każdy z nas zamykał go w lodówce, zarówno w drugiej, jak i trzeciej części. I ja jestem zaskoczony, bo ja myślałem, że ja byłem jedyną osobą, która na to wpadła, a jak się okazało, wcale nie byłem taki oryginalny. Wszyscy to robili, więc nawet bez bicia nie przyznawaj się, wiem, że to robiłeś. Każdy z nas to robił. Natomiast to, co jest istotne, to on był na początku taką trochę bezimienną postacią. On dostał imię tak naprawdę dopiero w piątej części. Okej, w czwartej go nie było, ale był istotnym elementem Craftmanów w drugiej i trzeciej części. Był trochę takim zabawnym starszym panem, który wydawał, no, nie wchodząc w szczegóły, dziwne dźwięki, chodził z alarmem. Ja nie mogę zapomnieć tego dźwięku dzwoniących szklanek. To naprawdę niesamowita atmosfera. Zawsze było wiadomo, że on się zbliża, jak było słychać te dzwoniące filiżanki. On na początku był bezimienny. Był ikoniczną poniekąd postacią, ale totalnie tajemniczą. I tutaj fani serii dali mu imię, odwołując się do wyszukiwarki Ask. Nie spoilerując, odsyłam do tekstu, natomiast jeszcze kilka słów o Winstonie. Piąta część zrobiła z niego jedną z istotnych elementów serii, ale tak jak istnieje Croft Manor, tak Winston istnieje. Winston pojawia się nawet w reboocie. Co prawda nie widzimy go dosłownie, ale czytamy listy Larry chyba Larry do Winstona, nie, ale Winstona na przykład do ojca Larry albo ojca Larry do Winstona. Więc wiemy, że on istnieje. To jest taki swego rodzaju Easter egg, ale z drugiej strony, tak jak Croft Manor nie udało się wyplenić z historii Larry, z całej historii, z fabuły Tomb Raidera, tak nie udało się usunąć Winstona, ponieważ te dwa elementy nie istnieją właściwie bez siebie. Winston jest tak ikoniczną postacią tego miejsca i tu chyba to wszystko przez nostalgię graczy, właśnie przez zamykanie w lodówce, przez robienie z niego żywej tarczy w trzeciej części. On tak bardzo wrósł w to miejsce, że nie da usunąć. I on jest trochę takim, nie chcę powiedzieć kulą u nogi twórców, ale twórcy być może chcieliby odejść od tego starego zaplecza Tomb Raider. Ale jak historia pokazuje, wszelkie próby odejścia skazane są za niepowodzenie, ponieważ starzy fani serii nadal żyją, nadal grają i nadal chcą zobaczyć to, za co Larę pokochali. I świetnie, że właśnie o tym też mówisz, ponieważ chciałbym się ciebie zapytać o bardzo ciekawą, też nurtującą wielu fanów, wielu graczy kwestię. Mamy Tomb Raider Underworld, przepiękny zwiastun, Lacrimosa Mozarta, funeralny charakter, gdzie twórcy dają jasny przekaz: niszczymy to, co zostało silnie zakorzenione, niszczymy rezydencję wraz praktycznie tutaj z całym dobytkiem, z całym zapleczem. I w sumie zrobili to tylko po to, aby powrócić do tej rezydencji, chociażby w Shadow of the Tomb Raider i do tego dodatku, o którym my już też wcześniej wspominaliśmy i który na 99%, ja tak czuję, on powróci. I teraz takie trudne pytanie. Ty, jako też fan, jako graczy, jak sądzisz, skąd wynika ta trudność odcięcia się twórców od tej rezydencji, od Croft Manor? Znaczy, ja myślę, że oni mieli wielkie plany rozstania się, dlatego że pamiętamy tak naprawdę anulowany projekt, który potem przerodził się w grę z 2013 roku. Tam widzieliśmy wątek rozbitka, ale w takim znaczeniu bardziej horroru na jakiejś tajemniczej wyspie, gdzie było pełno demonów, jakichś podejrzanych postaci, które nie wiadomo było, czy do końca są drzewami, czy ludźmi, takimi humanoidalnymi stworami na granicy świata roślin i zwierząt.
I wydaje mi się, że to był moment zwrotny, ponieważ twórcy chcieli ten reboot zaznaczyć bardziej mocnym, moim zdaniem, znaczeniu tego słowa. Chcieli, tak jak już wspomniałeś, żeby tamta Lara umarła, a ta, która nowa powstaje. Myślę, że w ten sposób tworzyli sobie grunt pod przyszłe części, w których chcieli się odciąć od tego, co zrobili poprzednicy. Ja rozumiem to też poniekąd, dlatego że trudno jest kontynuować i tworzyć swoje własne dzieło, kiedy się je przejmuje po kimś. Trudno jest namalować obraz, kiedy dostajesz szkic naszkicowany inną ręką. Więc wizja ich postaci była trochę inna niż to, co założyli poprzednicy 20 lat temu. I wydaje mi się, że oni chcieli się od tego odciąć, ale Croft Manor powróciło im czkawką, bo fani, którzy dostaliby, mówię by dlatego, że te gry nie dostaliśmy, bo myślę, że oni dlatego też przerobili tą historię na historię znaną z reboota. Gdyby gracze dostali bohaterkę pozbawioną warkocza, pistoletów, domu i swojej posiadłości, to tak naprawdę jedyne, co łączyłoby ją z bohaterką znaną, która tak naprawdę stała się poniekąd ikoną świata gier, to byłoby nazwisko. Ale kim byłaby Lara bez całego swojego zaplecza? Dalej tą samą postacią? Wydaje mi się, że nie. To byłby interesujący zabieg pod kątem złapania być może nowych fanów, ale to byłby moim zdaniem trochę policzek wymierzony starym fanom. To byłoby trochę zbezczeszczenie tego, co już było. Więc wydaje mi się, że koniec końców twórcy zdali sobie sprawę z tego, że jedyny sposób istnienia Tomb Raidera to z szacunkiem do tego, co już było. Ja nie jestem zwolennikiem jakichś wojenek prowadzonych przez fanów, czy klasyka, czy reboot. Dla mnie jedno i drugie ma swoje walory, jedno drugie ma swoje plusy i minusy. Natomiast te plany twórców, o których nas gdzieś między wierszami informują, połączenia linii czasowych, są dla nas trochę odpowiedzią, że oni odbrali ten kierunek. Kierunek, który ma być dla wszystkich. Miejmy nadzieję, że to będzie naprawdę dla wszystkich, a nie dla nikogo. Ja wierzę w nich, że tak naprawdę, bo po tej retrospekcji w Shadow of the Tomb Raider nadal mam wiarę w Croft Manor. Nadal czuję tą atmosferę, która udzieliła mi się, kiedy no nie nastoletnią, ale kilkuletnią larą można było w bardzo ograniczony sposób pobiegać po posiadłości, ale nadal ten klimat był. Nadal była ta nostalgia, która towarzyszyła mi podczas grania w stare części. I wydaje mi się, że poniekąd dla takich graczy jak ja, którzy pamiętają czasy, kiedy tak naprawdę powstawała legenda i okazało się, że faktycznie Croft Manor się pojawi, to jeszcze w takiej wersji, jak widzieliśmy w filmie. Wydaje mi się, że oni zdali sobie sprawę z tego, że Lara może istnieć tylko wtedy, kiedy jest Larą, kiedy ma dużo wspólnego. Okej, ona może mieć dużo wspólnego z tą z reboota, ale ona dalej musi mieć nawiązania do klasyki. Lara może istnieć tylko przy połączeniu tych części, ponieważ tak naprawdę co oni mogliby zrobić teraz? Kolejny reboot? No, nie do końca, tak? Więc muszą trochę włączyć tą bohaterkę w tą całość, którą znamy. To trochę tak, jakbyśmy próbowali dopisać nową historię do Spidermana czy do Supermana. Oni zawsze muszą być w końcu tą postacią, którą wszyscy znają i kochają, bo to są po prostu te marki, te postaci, które żyją samodzielnie, swoim życiem, swoim wirtualnym życiem, ale żyją. Tak, to w sumie to jest temat też na osobny materiał, na osobny podcast i poruszyłeś naprawdę coś niesamowitego. Nie wiem, w jaki sposób twórcy potraktują zarówno i postać Lary, jej historię, jej biografię i dom. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście ich słowa, które całkiem niedawno zostały wypowiedziane, że połączą, spróbują zadowolić zarówno jednych fanów i drugich, że tak się spełni. I że rzeczywiście większość z nas poczuje tą satysfakcję, zarówno młodzi gracze, fani, jak i ci starsi. Ja natomiast też odnoszę takie wrażenie, że 25-lecie serii Tomb Raider to przede wszystkim dom Lary, który staje się spoiwem łączącym wszystkie wcielenia Panny Croft. Nie bohaterowie i nie przygody i miejsca, które my spotkaliśmy w tych wcześniejszych częściach i tych nowszych, a to właśnie rezydencja pojawi się jako to gniazdo rodziny, do którego się przede wszystkim wraca. I powodów może być wiele, ale myślę, że chyba najważniejszy,
który spowoduje, że to dom będzie tym łączącym spoiwem, to powiedzenie, że wszędzie dobrze, ale w domu jest najlepiej. Ponieważ właśnie wracając już do początku moich słów, że dom, czy topos domu, to są te pieleszy rodzinne, to jest bezpieczeństwo, to jest coś, z czym wiążą się nasze i sentymenty, wspomnienia. I myślę, że właśnie to jest ta struna, którą mogą naprawdę wykorzystać twórcy, pokazując przede wszystkim dom Lary Croft, który spowoduje, że my zakochamy się w tej nowej części. I ja jestem naprawdę, jeszcze raz powiem, na 99% przekonany, że ten dom pojawi się, ponieważ właśnie motyw domu, on jest tak ważny w naszej cywilizacji, że on jest w stanie pokonać czy zbudować ten most. Most, który połączy zarówno tę klasyczną Larę, jak i zremasterowaną, tak, zrebootowaną. Dom też określa, jacy my jesteśmy i kim my jesteśmy, ponieważ to my z domu się wywodzimy, Lara tym bardziej, prawda? Więc po prostu czekajmy, na dalszy przebieg wydarzeń. Lara nie istnieje bez Croft Manor, Croft Manor nie istnieje bez Lary. Te dwie rzeczy są po prostu ze sobą nierozłącznie spojone i myślę, że to jest ten punkt wyjścia, na którym będą bazować wszystkie kolejne części. To znaczy, ja mam taką nadzieję, ale to jest bardzo dobre pole manewru, żeby połączyć to, co było, z tym, co będzie. Tak. I jak ty tak myślisz, ja tak myślę i myślę, że też wielu fanów Tomb Raidera w podobny sposób też podchodzi do tego tematu, więc coś może być na rzeczy. I ten haczyk, słuchaj, ten haczyk, te ukryte, usunięte DLC, ono jednak daje no, to przekonanie, że nie może być inaczej. Zawieszyć jest tak, jak mówisz. Krystianie, dziękuję Ci uprzejmie jeszcze raz za poświęcony czas. Dziękuję Ci za bardzo ciekawy materiał, który można przeczytać na stronie World of Tomb Raider. Link będzie pod tym filmem. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z nim. Dziękuję bardzo i dziękuję za rozmowę. Naprawdę było mi miło trochę dodać kontekstu do tego wszystko, tego wszystkiego, co możecie przeczytać. Dobrze, ja dziękuję też i Wam serdecznie, widzowie i słuchacze, że jesteście, obejrzeliście. Zachęcam do komentarza, do tego, żeby zacząć jakąś dyskusję. Śmiało można podjąć ten temat zarówno w grupie World of Tomb Raider LaraCroft.pl, jak i w grupie Lara Croft Poland. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!